był potrzebny taki mecz na przełamanie, jak ten ostatnio, gdzie w ogóle zostałeś, można powiedzieć, najlepszym zawodnikiem meczu, czy cały czas wierzyłeś w siebie i wiedziałeś, że taki mecz w końcu przyjdzie? Na pewno to było potrzebne, takie przełamanie, taki dobry mecz, ale jestem pewny siebie i wiem, że mam sporo umiejętności, że takie mecze powinny być jak najczęściej i mam nadzieję, że tą formę ustabilizuję i kolejne mecze będą podobnie wyglądały. Dawno już chyba nie słyszałeś, który pochwał na swój temat, tylko ten mecz ostatni trener Urban powiedział, że na takich Michała Żyro właśnie czekał. No zgadza się, no dużo tych opinii było, chociaż ich nie czytałem, słyszałem tak bardziej od rodziców, od dziewczyny, że dobrze to wyglądało i dobrze to wszyscy ocenili. Na razie się od tego odciąłem, bo gramy co 3 dni, dlatego skupiam się na kolejnych spotkaniach. Z wami 4 ligowe wygrane z rzędu, mamy gdzieś siłować rekord, teraz zobaczycie o 5 wygraną. Nie liczymy naszych zwycięstw. Każdy mecz jest kolejnym wyzwaniem. W każdym gramy o 3 punkty, o zwycięstwo i teraz nie będzie inaczej. Myślisz, Michał, że on będzie chciał się odkupić za te 0,5 na koniec sezonu i szpaler, który musiał robić? Na pewno coś tam im wspomnął na ten temat, że takie spotkanie było. Ale myślę, że nie będzie miało to znaczenia i każdy na to spotkanie wyjdzie z białą kartką, nowy rozdział, nowy sezon i zobaczymy. Ostatni mecz grali w osłabieniu już w 5. minucie, mieli też swoje sytuacje do zdobycia bramki. Nie udało się, więc na pewno ciężko im się grało fizycznie, grając w 10, bo Cracovia fajnie utrzymuje się przy piłce i to jest bardzo dobry zespół, więc tu może nasza taka przewaga, że mogą być zmęczeni troszeczkę. A ty widziałeś tę sytuację, że ten Urban się tak oprzedział około 15 minut, żeby nie poszedłeś do piłki na przystąpkę? Tak, ale to było zwykłe nieporozumienie. Zwykłe. A to ci pomogło, że dostałeś parę błędów? Nie, nawet nie słyszałem, co tamten mówił. Widziałem, że po prostu zdenerwował się i machał rękami, że po prostu powinienem do tej piłki dojść. Zwykłe nieporozumienie z Tomkiem Brzyskim, ale następna akcja już była o wiele lepsza. Wszystko? Dziękujemy. Dziękuję.